Zwrotne dochodziły wprawdzie księcia najpomyślniejsze wieści. Powodzenie Szwedów przechodziło wszelkie nadzieje. Województwa poddawały się jedne za drugimi. W Wielkopolsce panowali jak w Szwecji. W Warszawie rządził Radziejowski. Małopolska nie stawiała oporu. Kraków upaść miał lada chwila. Król, opuszczony od wojska i szlachty, ze złamaną w sercu ufnością do swego narodu, uszedł na Śląsk. I sam Karol Gustaw dziwił się łatwością, z jaką skruszył ową potęgę, zawsze dotąd w walce ze Szwedami zwycięską. Ale właśnie w tej łatwości widział Radziwiłł niebezpieczeństwo dla siebie, bo przeczuwał, że zaślepieni powodzeniem Szwedzi nie będą się z nim liczyli, nie będą uważali na niego, zwłaszcza, że nie okazał się tak potężnym i tak władnym na Litwie, jak wszyscy, nie wyjmując jego samego, myśleli. Czy tedy król szwedzki odda mu Litwę albo chociaż Białą Ruś? Zali nie będzie wolał jakim wschodnim okrawkiem Rzeczypospolitej zaspokoić raczej wiecznie głodnego sąsiada, aby mieć ręce rozwiązane wreszcie Polski?